Obiecałem zrobić World Conquest polską na Weblo Dalon, jeżeli Polska wyjdzie z grupy, no i niestety wyszła. Moi drodzy, czy da się zrobić polską World Conquest na Weblo Dalon? O tym się teraz przekonamy. Próbowałem zrobić to wcześniej na historycznych celach, ale było beznadziejnie. To samo, nudy, alianci 600 dywizji, Niemcy 400. Zróbmy coś innego. Powiem wam tak, wyłączymy cele historyczne i damy wszystko oprócz Polski na losowo. Boże, ja chcę zobaczyć dzisiaj płonięcie psychi. Ja chcę dzisiaj dosłownie, żeby moja psycha się ze mnie śmiała. Naprawdę. Moi drodzy, nie chcę iść w nudną sanację, więc wybiorę sobie albo króla, który jest Habsburgiem i zjednoczymy się z Czechami, albo wybierzemy sobie Rumuna jako naszego króla. A to już zadecyduje jeszcze w praniu, nie? Na razie idziemy sobie w usunięcie tych duchów narodowych i boostowanie przemysłu, bo to trzeba zrobić jak najszybciej. I oczywiście to nie będzie standardowa gra w hoja, tylko tutaj muszę naprawdę trochę przytryhardować i zwierzęco popodbijać 50 krajów dookoła mnie, ponieważ, no sami chyba rozumiecie, to ma być World Conquest, tak? Dobra, podjąłem decyzję, moi drodzy. Pójdziemy w Rumunię. A wy, jeżeli chcecie więcej takich pokręconych scenariuszy, to zostawcie lajka. Ty, moi drodzy, a może olać Rumunię i pójście w króla Michała i pójść w zrobienie Romanowa. Wiecie dlaczego? Bo Romanow pod World Conquest może być dobry, bo mamy tutaj Litwę, Łotwę, Estonię i tutaj mamy przywrócenie wspólnoty. Później mamy tutaj zrobienie też tej słowiańskiej tej i będziemy mieli parę milionów manpowera. Dobra, jednak idziemy w Romanowa, nie? To będzie jednak o wiele, wiele lepsze. Boże, czajcie, co za gówno? Przyszedłem sobie sprawdzić, czy idą historycznie. Wszystkie kraje, które ustawiłem na losowe, wszystkie i wyłączyłem cele historyczne, wszyscy idą historyczną ścieżką rozwoju, nie? USA jeszcze nie wybrało, ale jest takie gówno. No cóż, robię reset, nie? I cyk! Kolejny resecik. Dobra, tym razem się udało normalnie, ale już widzę, że sobie zrobiłem Romanowa, nie? Jak komuchy powstały po prostu w Litwie. To już widzę, że fajnego Romanowa sobie zrobiłem, naprawdę. Sponsorem tego odcinka jest Lineage 2 Essence. W 2019 roku ukazała się nowa, alternatywna wersja gry o nazwie Lineage 2 Essence. Tak naprawdę w Essence twórcy zebrali wszystko, co najlepsze i dostosowali grę do współczesnych realiów branży gier. Gra jest całkowicie free to play. Ale to jeszcze nie koniec dobrych informacji. Od października że dostępny jest również język polski. To ogromna gra czeka na ciebie, abyś zanurzył się w fantastycznej rozgrywce całkowicie za darmo i w naszym ojczystym języku. W Lineage 2 Essence możesz zagrać jaką tylko klasą chcesz, nawet bez drużyny. Każda postać ma swoje buffy, nawet postacie leczące mają potężne umiejętności i mogą levelować w ten sam sposób jak inni. Wbijanie poziomu jest niezwykle proste z boosterami expa i bonusem Magic Lamp. Dodatkowo dostępny jest też auto hunting system i w momencie, w którym go uruchomisz, twoja postać będzie automatycznie zabijać potworki, zbierać lota i używać potionów leczących. W grudniu Lineage 2 Essence obchodzi urodziny przez cały miesiąc. To 4 lata dla Essence, 11 lat dla głównej wersji gry w Europie. Dołącz do gry do 28 grudnia i weź udział w licznych wydarzeniach świątecznych. Możesz grać w minigry, spróbować pysznego ciasta, aby otrzymać specjalne premie i ładne prezenty w sklepie internetowym, a w tym cenne materiały eksploatacyjne i smoczego wierzchowca. Serdecznie zapraszam do spróbowania swoich sił, link jest przypięty i w pierwszej linii opisu. Boże, moi drodzy, ja najgorzej po prostu, najgorzej. Litwa poszła w komunę, ci mają wojnę domową, a ja nie będę mógł zrobić przywrócenia wspólnoty jeszcze i słowiańskiej, bo po prostu zaraz się popatrzę, moi drodzy, naprawdę. Wszystko działa przeciwko mnie w tej grze, nie? Boże, chociaż tyle mi się udało, nie? Czesi się zgodzili. Dobrze, porozmawiajmy z Jugosławią, która definitywnie idzie w rozpad, nie? Dobra, ale nie mam korów na Słowacji, będę musiał to jakoś zdobyć. Zobaczymy. A Jugosławia ma gwarancję od Francji, więc nawet jej wojny nie wypowiem. Kurde, no. O Boże, tak ma być. Wojna domowa w ZSRR i Litwa zostanie wyzwolona i w nią wchodzę jak dzik w żołędzie, nie? Proszę cię, dawaj. Jeszcze Jugosławia niech się zgodzi na bycie moim przyjacielem, nie? To już w ogóle będzie hit, jak się Jugo da wchłonąć. Włochy demokratyczne, tak, wreszcie coś się dzieje, Boże, kochany. Fantastycznie, nie? No i mam mieć wojnę z nimi, ale ja nie chcę mieć wojny z Francją, więc nie będę tego robił, nie? Mogę wypowiedzieć wojnę Estonii i Łotwie Krzyża Gromu, jakkolwiek to brzmi, nie? Łotwa Krzyża Gromu? Ty, ja mam granicę z Łotwą. Dobra, robimy to. Robimy to, wiecie dlaczego? Bo się przez ten mały ten w pierdziele, przesmyk. Wiecie o co chodzi? Przez ten przesmyczek będziemy wjeżdżać na ostro. Boże, żeby tylko to teraz zadziałało. Czemu wy wtedy wchodzicie, a nie możesz iść tu? Po prostu wchodzimy do środka, no. Są jakieś samoloty? Daj im jakieś prowizoryczne wsparcie w powietrzu, już reszta nie ma znaczenia, nie? Jezus, i teraz mi się będziemy bić z Łotwą na dwóch kratkach. Dobra, przejdźcie. Tak, dobra. Wielka Polska. Musimy odciąć Litwę od Sowietów. Dobra, pójdziemy na Rzeżyce i odetniemy wojska łotewskie. Chłopy, idźcie. Proszę was. Wiadomo, że tu jest problem. Ale ty, mamy połączenie. USA wypowiedziało wojnę, celem jest Ameryka.
Dobra, nawet tego nie komentuję, nie? Zróbmy roszczenia wobec Rosji. A nie, nie robimy. Jeszcze nie. Panowie, no musicie napierdzielać w rygę z każdej strony, no. Boże, wszyscy wszędzie dołączają do frakcji. Mam nadzieję, że mi się uda jednak zdobyć Estonię, nie? Jest, Łotwa zajęta. Ty, statki jeszcze jej przejmę. Bez kitu. To jest dobry pomysł. Ona nie miała chyba żadnych statków. Dobra, Estonia teraz. Dawać, chłopaki. Na Talinin. Turcja dołączyła do osi. Co się w ogóle dzieje, chłopie? Dlaczego... Aha. Francja dołączyła do aliantów i Rumunia dołączyła do osi. Boże, kochany. Co się dzieje w tej grze dzisiaj, nie? Takie scenariusze tylko moją psychikę mogą złamać. Na Narwę. Dobra, Estonia jest moja, chłopaki. Witamy. Dostałem gwarancję niepodległości. Ty! Czy teraz nie byłoby dobrze wjechać w Rzeszę? Kurde, mógłbym wjechać w Rzeszę, ale z drugiej strony alianci są silni. Zobaczcie. Ci są prawie komunistami, ci też są komuchami. Amerykanie MacArthur, może będziemy mogli stworzyć frakcję czy coś? Nie, nie będę robił nic. Oddam Gdańsk i będę sobie żył jak taki plankton i czekał na rozwój sytuacji, nie? Tutaj nic nie robię, mam to w pompie. Idziemy sobie robić przemysł i tak dalej. Powiem wam szczerze, że jak sobie tak gram w tego World Conquesta i patrzę, co się dzieje na mapie, to jestem zdumiony. Po prostu jestem zdumiony. Wyślę MacArthurowi Lendlease. 10 tysięcy karabinów. Mam nadzieję, że MacArthur o tym nie zapomni i będzie chciał być moim kolegą w przyszłości, bo ciężko to widzę. Moi drodzy, podejście Kałacha do World Conquesta. 39 rok. Tutaj to już nawet nie wiem, co się wydarzyło. Indie dołączyły do aliantów. Fantastycznie. I moi drodzy, Imperium Turcji jest w osi i upada od Francji, która jest komunistyczna, ale jednak nie jest. Tak samo, o, Związek Brytyjski komunistyczny prowadzi aliantów. A w Ameryce dalej trwa wojna, nie? I Ameryka pewnie dołączy do Rzeszy. A ja robię cel teraz na Sowieta, nie? No musimy wjechać w Sowieta, no bo nie mam innej opcji. Muszę w niego wejść po prostu. Więc postaram się zwerbować teraz 20 dywizji portowych do obstawy portów, nie? Moi drodzy, no i powiem wam tak, to naprawdę wygląda dobrze. Sowieci mają od 30 do 200 dywizji. Nie wiem, ile mają finalnie, ale po prostu w nich wjadę, nie? I w Litwę. Po prostu, bo wydaje mi się, że są osłabieni po wojnie domowej i to będzie przechadzka po parku. Więc wjeżdżamy i mam nadzieję, że na Litwę też wejdziemy dosyć mocno. Chociaż to cholera wie, jak to będzie wyglądać w praniu. Ale ty, wjeżdżamy, nawet jest okej, nie? Tutaj są sowieckie czołgi i Sowieci mają trochę dywizji w Litwie. Ale tutaj, jak to wygląda? Nie no, tutaj to wchodzimy na puste prowincje, panowie. Tak naprawdę. W iPadzie stoją tylko dwie dywizje. Litwa upada. Fantastycznie. Panowie, atak. Ty, dobra, puknęłem ich i to dosyć mocno w tej Litwie. Okej. Okay. I teraz, panowie, wszyscy na front i atakujemy. Ty, ja jestem naprawdę w stanie ich, wydaje mi się, pokonać. Tego, co widzę. Oni chyba nie mają 200 dywizji. Oni... Pary, czekaj, tu są ich jedyne wojska. Co jest? Ty, moi drodzy, patrzcie. 80 do 190, nie? Zmienimy sobie prawo poboru. Żądamy Pomorza. Czołgi lekkie mamy zrobione. Fajnie. Są Sowieci. Oni chyba mieli dywizję gdzieś na Syberii albo coś. Z tego, co mi się wydaje, nie? Tutaj, jakbyśmy ich odcięli. Czekaj, spróbujemy tędy przelecieć, nie? Zobaczymy, czy to wejdzie. Socjalistyczna Republika Radziecka wzywa inny kraj do wojny. Mandżurio. Halo? A nie, ja mam tylko wojnę z nimi i z Hiszpanią. A Hiszpania jest marionetką. Japonia wypowiedziała wojnę Sowietowi. Okej. Okay. Na Moskwę leć. O co tutaj chodzi w tej grze w ogóle? Wytłumaczy mi ktoś? I Ruscy robią last standa. Ja naprawdę nie wiem, co tu się dzieje, nie? Dobra, Ruscy wrócili na front z tego, co widzę. Dobra, czekajcie, przeorganizuję się, bo ja mam zero manpowera. Ja muszę cały czas czekać na manpower, nie? Czekajcie, spróbuję ich tu okrążyć pod Rostowem. To będzie pierwsza nasza operacja. Dobra. Załatwiliśmy tutaj sprawę Rostowa bez problemu. Oni i tak mają mało dywizji, Ruscy. Więc powiem wam szczerze, że jestem w stanie to wygrać na jednym puszu, nie? Dobra, tutaj też spróbujemy takie małe okrążonko sobie trzasnąć, ale albo się coś dzieje, albo po prostu mój mózg jeszcze nie zaakceptował tego, co się wydarzyło teraz w tym... Okej? Okay? Dobra? Uh-huh. Ty, Niemcy idą na ustępstwa. Wow! O Boże, fajnie! Nie mogę tego zrobić jeszcze, bo nie mam Moskwy i Leningradu. Ale nie wiem, co się dzieje w tej rozgrywce po prostu. Naprawdę, nie wiem. Niemcy poszli na ustępstwa, dali mi te tereny, zaraz manpower wskoczy, ile mam przemysłu. No i to mi się podoba, 70 dodatkowych fabryk. Zaraz, chłopie, badam armatę przeciwpancerną i robię lepsze czołgi. Jeszcze samoloty mam, patrz. Ja sobie samolociki wybadam na fulla i będzie git, nie? Dobra, robimy czołgi, moi drodzy. Ulepszone podwozie czołgu lekkiego, armata, dwuosobowa wieża, radio. Dobra, i to będzie maszyna, która będzie miała podbić pół świata, nie? 7TP, oczywiście dodajemy mu tutaj. O Boże, już się robi jeden dziennie. Panowie, robimy 20 fabryk, dajemy w to i jedziemy z tym. Okay, zaraz sobie zrobimy template czołgów lekkich. Potrzebuję, moi drodzy, trochę czołgów i kurde. Dobra, ty, atakujmy. Ja ich powinien tutaj rozbić perfekt. A, last stand, dobra, stop. Niech się nudziarze, last standziarze po prostu znudzą mnie.
Dobra. Kiedy im spadnie last stand? Dobra, i teraz możemy robić bends. Abraham dostanie nic. Jedziemy. O kurde, ale zniszczenie. Dobra, jedziemy z tym do przodu, chłopie. Pompie to mam, nie? Już mam 3 czołgi. Powiem wam szczerze, że to jest jedno z łatwiejszych podbić Związku Radzieckiego, jakie kiedykolwiek miałem, nie? Tak całkowicie serio, serio już mówiąc. Po prostu wchodzę jak do siebie, nie? O Boże, szagunet japoński dołączył do osi. Ja nie wiem, jak Japończycy będą mieli cokolwiek do powiedzenia w tej wojnie, to to będzie autentycznie moment, w którym mogę zadzwonić na policję. O Boże, rób ogłoszenie wielkiej słowiańskiej tej wspólnoty. Nie podbijamy SSSR, jeszcze nie. Ogłośmy wspólnotę, później ich podbijemy. Spokojna, potrzebujemy manpowera, ludzie. Potrzebuje manpower, potrzebuje siły męskiej, ludzkiej, nie? Ty, wiecie, że Hiszpania się wyzwoliła z aliantów i do nich dołączyła i ja mam z nią wojnę, bo była marionetką ZSRR? Boże, kochany, jak ja bardzo gardzę tą grą. Jezus Maria, nie? Dobra, zróbmy ten Związek Słowiański, bo będzie naprawdę tragedia, nie? Dobra, mamy świąteczne, moi drodzy. Jakie świąteczne? No w sumie świąteczne, ale mamy Związek Słowiański. O Jezus, powiem wam szczerze, że ja się chyba popłaczę za chwilę, bo już mi psychicznie nie wytrzymam zaraz. Co tu się w ogóle dzieje w tej grze? Dobrze, zróbmy koncepcję Polski morza od morza. I teraz idziemy skapitulować ZSRR, bo już im niedużo zostało, więc zróbmy to. Kurde, wiecie, że będę mógł zrobić frakcję ze Stanami Zjednoczonymi, jak zrobię ten celą mierz z morzu? I zrobię z USA frakcję i razem ja i USA dopierdzielimy aliantom osi? Spokojnie i powoli, nie? Damy radę, moi drodzy, damy radę. Ty, moi drodzy, czekajcie. Rumunia przyjęła zaproszenie do frakcji Międzymorza. Aha, aha. Ale kto ich tu zapraszał? Przecież ja nie chcę mieć Rumunii we frakcji. Na cholerę mi Rumunia we frakcji. Zaproś do frakcji. Nie mogę. A przed chwilą byliśmy kolegami, nie? No to ładnie się porobiło się. Desant, moi drodzy, Związku Brytyjskiego. Związek Brytyjski mi się zdesantował na Pomorze, nie? Naprawdę mam dość. Boże, SSSR kapituluje. No i ja muszę jeść po kolei ich, nie? Boże, ten World Conquest będzie tak męczący psychicznie, że to jest nie do wytłumaczenia. Ty, moi drodzy, wywalczyłem wszystko w ZSRR. Wszystko zjadłem, nie? Całego Ruska mi się udało zjeść. Cały Związek Radziecki. No to teraz czeka nas wojna z aliantami, a ja nie mogę ich zaprosić do frakcji. Tych magarturów, nie? Nie mogę Rumunii wyrzucić z frakcji. Ja bym chciał Rumunię wyrzucić z frakcji, bo oni są głupi. W sensie tylko w grze. Chciałbym ich wyrzucić z frakcji i spróbować z USA zrobić. To było super, mi się wydaje. Patrzcie, wyrzuciłem Rumunię i usunąłem Międzymorze i mogę stworzyć frakcję z USA. Wiecie, jak ją nazwiemy? Moja psychika ma już dosyć. To będzie nasza frakcja. Dokładnie. I wzywam ich do broni, nie? I niech walczą. A ja jestem taki spuchnięty, że mogę takie robić przemysłowe zawieruchy, że chłopiec. Jeszcze musimy tylko samoloty napełnić. Czołgów mamy idealnie. Zobaczcie, ile mamy dywizji tanków. Mam 6 milionów manpowera, pełno ekwipmentu. Robimy oczywiście teraz nowe dywizje orków do wystawienia. 50. I będziemy wjeżdżać w oś dosłownie jak dzik. Będziemy wjeżdżać oś jak inflacja w twój portfel, nie? Po nowym roku, stary. Dobrze, moi drodzy. Deutschland über alles, jak to się mówi. Mogę zaprosić Bułgarię do swojej frakcji. No to wezmę ich na siłę po prostu. I wezmę Rumunów, nie biorę. Jedziemy. Dobra, lecimy na wojnę. Okej. Wezmę swoich kolegów. A nie, nie muszę. Dobra. Benz? A co z Węgrami? Węgry obstrane, okej, fantastycznie. Co? O Boże. Dobra, w sumie nie ma tragedii, nie? Tak naprawdę nie ma tragedii. Wycofamy ten 20 parę dywizji. Ale ty, z tego co widzę, to ja do Niemczech wchodzę jak do siebie, nie? Bo Niemcy mają po drugiej stronie świata jednostki albo cholera wie gdzie po prostu, bo jestem najlepszy na świecie, no. Po prostu. Jestem legendą. Jestem legendą polskiego rapu. Po prostu. 300 kasów nad Czechy. Proste. Ty, moi drodzy, wiecie, że ja naprawdę nie wiem, co się dzieje, bo po prostu puszczeliśmy Niemcy. Niemcy mają, nie wiem, z 10 dywizji. Ja po prostu do nich wszedłem do środka i zrobiłem im ulumulu, no. I tyle. I wsio harasho. Tyle. Po prostu ich puszczyłem, po prostu poszedłem przed siebie, nie? I cześć. Okej, okay, i co, i Rzesza skapitulowała? Czemu Włochy mają Rzeszę? W sensie, co się tu stało? Czemu mają wojnę ze wszystkim, tylko nie z Węgrami? Co się tu wydarzyło się? Wiecie co, weźmiemy nową armię Sikorskiego i Sikorski będzie miał za zadanie pokonanie Japonii po prostu. A ja nie wiem, co ja robię. Panowie, powiem wam szczerze, nie jestem w stanie słowami języka polskiego, ani jakiegokolwiek innego języka opisać, co się tutaj dzieje w tej grze. Naprawdę. W sensie, na to nie ma wytłumaczenia. Tu trzeba wzywać księdza z wodą święconą już. Naprawdę. Tu trzeba dzwonić po księdza, nie? Bo Panowa Drawska skapitulowała. No i fajnie. A ja jadę na Paryż moim czołgiem. I co? Przynajmniej dowiemy się, kto był w Paryżu, tak? O, i widzicie, dojechałem do Paryża, teraz jadę do Calais. O, teraz się zablokowałem na bunkrze 10. Fantastycznie. Żyć nie umierać, jak to mówią. O, może tutaj jednak kasy pomogą. Super. Tutaj sobie wchodzimy we Włoszech. Tutaj w ogóle Konfederacja Alpejska. Świetnie. No i tak, Francja jest zbombowana. Wchodzimy tutaj i rozpoczęliśmy już bombardowania kanału La Manche naszymi bombowcami morskimi i tak dalej. Tu pływa 100 okrętów. Stany są z nami w sojuszu, więc Stany nam
tam powinny pomóc czyścić flotowo cokolwiek, chociaż może próbują. Dobra, moi drodzy, no tak prezentuje się świat. Podbiliśmy tu wszystko, czekamy na desant na UK, który będzie oczywiście bardzo łatwy do zrobienia, bo tutaj już topią okręty i tutaj ich floty wypływają, a ja mam, moi drodzy, no praktycznie 100% dominację, nie? Więc moje bombowce morskie powinny ich nieźle wytrzepać i to dosłownie nieźle. No ale jeszcze desantu nie robimy. Po prostu podbijemy sobie Hiszpanię i poczekamy może na UK, poczekamy może na Stany Zjednoczone, żeby tu przypłynęły czy coś w tym stylu, nie? A tak to ogólnie powoli do przodu, staramy się pelotki tylko nadrobić i tylko tyle, nie? A to tutaj mi się wydaje, że moje okręty i moje samoloty powinny sobie poradzić. Boże, puściłem sobie plan, bo tutaj miałem dywizję, które miały mi dobić jednostki w Bordeaux i moje dywizje popłynęły, nie? Boże, kochane. Dobrze, dajemy tutaj wsparcie w powietrze, bo... Aha, i Anglia będzie pusta, dlatego, że Anglicy desantowali się wszędzie, tylko nie bronili swojej wyspy. Boże, jakie to jest typowe, nie? This is typical hoi for game, dosłownie. Pary. Nawet tutaj nie wysyłam więcej wojska do Anglii, bo nie wiem, czy jest sens, nie? Po prostu Roman Abraham sobie tutaj sądzę, że sobie poradzi wystarczająco. Tak naprawdę, nie? No i mamy to, moi drodzy. Anglicy zaraz zostaną zdominowani. Kurde, tu jeszcze tyle do World Conquest, ale udało mi się Hiszpanię dobić też. W sumie to dobry wynik. Weźmiemy te 400 kasów, bo one mi się w Anglii nie przydadzą. Mhm. O Boże, kochany. Dobra. Zrobienie czołgów lekkich to był jednak dobry pomysł, nie? Tak się rozlazłem jak gangrena dosłownie po tej Anglii. O, Związek Brytyjski kapituluje. I co jeszcze musiałoby skapitulować do konferencji pokojowej? Tak naprawdę. Królestwo Włoch. Ty, mamy konferencję pokojową. W sumie. Dobra, więc tu jest 400 kasów. I damy sobie tutaj jakieś samoloty. Mam nadzieję, że tutaj chłopaki dotrą jak najszybciej. Dobra, już coś leci z tej Hiszpanii. No i chyba tyle, moi drodzy. Ja, jak tam z Japonią to wygląda? Kurde, zagapiłem się i mi okrążyli pół armii, nie? Autentycznie się zagapiłem, no. Serio się zagapiłem. Dobra. Włochy są w sumie najważniejsze, reszta się nie liczy. A, okej, okay, witamy. Ty, czemu Rzesza bierze udział w tej konferencji? Przecież ona nie istnieje. Dobra, wiecie co, ja sobie zrobię po prostu tą konferencję pokojową, niech będzie. Wiecie co, powiem wam tak, nie? Po prostu to olałem, ale zabrałem Anglię, zabrałem większość terenów i teraz mam wojnę tak naprawdę z tutaj. Muszę szogun nad Japonii podbić i mogę to zrobić, ponieważ junta amerykańska ma, moi drodzy, teren, a ja musiałbym to podbić, nie? A tutaj moje dywizje nie mają w ogóle zaopatrzenia, w ogóle, dosłownie nic. Więc wiecie co ja zrobię? Ściągnę dwie armie na Filipiny i wybuduję lotniska Amerykanom na Filipinach. Zobaczymy. Ja nie mam tutaj organizacji, ja nie wiem, co mam zrobić. Ale w Europie zdominowałem wszystko, więc jest luzik, nie? To teraz całym światem musimy się rzucić na Japonię po prostu. Tak naprawdę. Albo bym Chiny musiał podbić jakoś, ale Chiny mają pewnie z 300 dywizji. O, Boże. Nawet nie ma opcji, nie? Nawet z nimi nie walczę. RPA jest majorem Wosi? Nie, nie jest. Boże, czy nie będę musiał budować 16 lat tutaj supply hubów? Czy to jest przełamanie, na które ja czekałem? Czy to jest czas na Wielką Polskę? Nieśmiertelną. Dobra, mamy lotnisko w jednej pozycji. Dostarczmy tu jak najszybciej samoloty, Boże. Chodź coraz głębiej, Boże, czemu ty się cofasz? Stary, wy musicie zajmować teren, chłopaki. To nie o to chodzi. Jest zakryty za Treasure 7000. Boże, bo coś zaraz popłaczę, nie? Mamy zielone niebo. Fantastycznie. Ej, podbiłem UK, podbiłem pół świata, aż się gra odlagowała. Fantastycznie, nie? Powiem wam szczerze, że już dawno nie podbijałem Filipin w Hearts of Iron 4, nie? Żeby zrobić World Conquest. Dawno tego nie robiłem. Naprawdę polecam wam serdecznie, to jest fantastyczne uczucie tak w 43 sobie walczyć w górach na Filipinach. O Jezus. Aż chłopie, naprawdę, nie? Aż się można ucieszyć za bardzo. Boże, udaje mi się. Czy to przez te supply huby? Tak. Udało mi się dobudować supply huby, linie kolejowe i widzę, że tutaj, moi drodzy, niczym dosłownie, gdyby nie to lotnictwo, to ja bym tutaj już mógł naprawdę śpiewać Donbas, nie? Mam stolicę regionu. Będę, utrzymam ją. Fantastycznie. I cały czas atakujemy. Naparzamy. Później wybudujemy lotniska, szybki desant na Japonię, konferencja pokojowa, jemy wszystko, no i co? I dalej będzie trzeba podbijać. O Boże. Dobra, chociaż Mandżuko skapitulowało. Mam nadzieję, że moje chłopaki dadzą radę tutaj doczyścić, bo chciałbym już rozpocząć budowę lotnisk tutaj, a jest bardzo ciężko. Dobra. Dobra, moi drodzy. Przygotowujemy tutaj floty i już nasze myśliwce powinny działać w powietrzu. Razem z naszymi bombowcami morskimi. Staramy się już tutaj co nieco, że tak powiem, potopić, podziałać i tak dalej. Moje okręty już chyba płyną, bo jeszcze ich tutaj nie ma. I kurde, będziemy przygotowywali się do desantu, nie? Tak w sumie. Tu mam dwie armie puste tak naprawdę, więc może Sosabowskiemu bym zdzielił tutaj, żeby podbijał Afrykę. Albo Bliski Wschód z Turcją, nie? To mogłoby być spoko. Tutaj na Filipinach mi jednostki ugrzęzły. Nawet nie pytajcie czemu, po prostu niech tak stoją. Już mam totalnie w to wymobione. I teraz zaczynamy bombardowania. Fantastycznie. I dla beki rozpocznę desant, jakby jakimś
cudem udało się tu uzyskać dominację, no bo z tego co widać, to już bombardujemy, nie? O, patrz, poszło, poszło. Patrz, już płynę na Japonię. Zobacz, fantastycznie, kolego. I cyk, witamy bardzo serdecznie w Japonii. Kurde, to było łatwe. To było łatwiejsze niż desant na Anglię, tak szczerze. Ale im wjechałem na ambicje, stary. Boże, przecież ich rozsadziłem w sekundę, nie? Łatwiutko. Tylko Japonia musi upaść. Tak naprawdę. Japonia musi upaść. I będzie konferencja pokojowa, nie? I biorę wszystko. No bo ja wszystko sam podbiłem w sumie, bo i sojusznicy to się nadają do tarcia chrzanów. O, no i to mi się podoba, moi drodzy. Jingle all the way. I Niemcy dla mnie, tak? O, oczywiście. Witamy bardzo gorąco. W sumie nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Podbicie Meksyku, później wyrzucam Stany Zjednoczone z frakcji i podbijam Stany Zjednoczone z Meksyku praktycznie. Wielką inwazją, nie? Bo flotowo ja ich nie przerobię, to nawet nie ma opcji. Oni mają 120 okrętów, nawet mi się nie chce, powiem wam, badać nic. Po prostu chciałbym puścić plan na północ i tyle, nie? Więc wydaje mi się, że to wystarczy. Dobrze, mamy cel na Meksyk, świetnie. Wzywamy wszystkich sojuszników swoich. Meksyk dołączył gdzieś, coś zrobił, nieważne. Ważne jest to, że mam więcej dywizji od Meksyku i prawdopodobnie będę w stanie ich przejechać w chwilę. Fantastycznie. I wystarczy tylko dokonać jakiegokolwiek przełamania, właśnie o tym mówię. Zmieniłem sobie całą jedną armię generała w czołgi po prostu, lekkie. Żeby szybko zajmowały teren. Wydaje mi się, że to dobra raczej decyzja. Bo jak mi będą stali w dżungli na Last Standzie, to ja się przecież popłaczę, chłopie, nie? Tylko muszę pamiętać, żeby Meksyk ukraść. Aha. No to tu się robi trochę problematycznie, nie? Bo ja nie mam dywizji tutaj. No dobra, to trochę się pobawimy najwidoczniej. Fajna sprawa, nie? Dobrze, że miałem 200 losowych dywizji kawalerii zleconych na werbunek. To przynajmniej teraz zrobię tak. Fakt, że to zlaguje tak grę, że się nie będzie dało grać, no ale trudno, nie? Zróbmy to tak po prostu. Kurde, powiem wam szczerze, że ten World Conquest tak będzie wyglądał praktycznie już teraz do końca, nie? No, oby tylko Meksyk się zgodził. W sensie, oby nam tylko Meksyk siadł w konferencji pokojowej. To wtedy wybuduję tutaj supply hubów milion lotnisk i po prostu puszczę plan na Stany, podbijesz je szybko, a reszta to już będzie z góreczki, chłopie. Przejadę się po nich jak wiesz, nie? O, i Szwajcaria już siada, luzik. Kto musi skapitulować, żeby była konferencja? Nie, no Republika Malezji, ty sobie żarty robisz ze mnie, tak? 105 dni na cel? Dlaczego? Fajnie. Boże, mam to? Mam to czy nie? O Boże, mam to chyba. Błagam. No Boże, zniszczy ich. Jezus, oni będą tutaj w kółko mi chodzić. Nie, bo zaraz się popłaczę. Jest. I co, już? Tak, nareszcie. Okej, czyli jeżeli udało mi się ugrać Meksyk, to już więcej nie potrzebuję. Mogę wyrzucić z frakcji Stany Zjednoczone. Tak naprawdę. I powoli zacząć uzasadniać na nich cel. Będę miał 20 dni na cel. Fantastycznie. Ale my teraz transportujemy tutaj jednostki. I tutaj będą dosłownie dwie armie miały być. I musi nam się wybudować to. Supply huby, lotniska, antery, wszystko. I zrobimy tutaj totalną dominację. Więc musimy trochę poczekać i ruszamy na wojnę. Muszę sobie jeszcze plecy obstawić, definitywnie. Bo oni będą chcieli tutaj mi coś porobić, nie? 100% będą chcieli się we mnie wbić od pleców. Właśnie tak to zrobię, nie? Traktat wzajemnej pomocy powstał. O! Fantastycznie. Czas na podbój Stanów Zjednoczonych, moi drodzy. Mamy wszystko gotowe? Powiem wam tak. Ja nawet nie będę się patyczkował z nimi, nie? Po prostu wjeżdżam i robię im taką po prostu akcję tutaj, że to jest niewyobrażalne, nie? Robimy niezłą akcję. Dobra, jedziemy, moi drodzy. Czas na Stany Zjednoczone. Boom! Jedziemy. O Jezus, moi drodzy, ale tu walka trwa, nie? Dobra, może się gdzieś przebijemy chociaż. Jedną prowincję udało nam się zdobyć, moi drodzy. Jest fantastycznie, nie? Wszyscy nałożyli na nas embargo. Mamy wojnę z Argentyną, Boliwią. Jest fantastycznie wręcz. I udało nam się przebić, chłopaki. Co jak co? Nasze lekkie czołgi są fantastyczne. Zobaczcie, jak oni szybko zajęli Phoenix, nie? I cyk. I rozjeżdżać się, chłopaki. Dobra, powiem wam szczerze, że mi już ledwo komputer chodzi, ale w sumie czas szybko nawet idzie, nie? Ale no, Stany Zjednoczone zostaną zrównane z ziemią, dosłownie. Tak na poważnie. Tylko potrzebuję myśliwców trochę. Boże, kontrolowanie samolotów to już jest taki rak, moi drodzy, w tej grze, że to jest niewyobrażalne, więc ja to po prostu przypisuję i niech się dzieje, co ma się dziać, nie? Już mnie to nie interesuje nawet, stary. Po prostu lećcie przed siebie, chłopaki, i zdobywajcie nowe ziemie, bo zaraz się popłaczę. O, tutaj się przebiliśmy. Fantastycznie, dawaj. Jest super, moi drodzy. Okej, tutaj jest lekka przebitka, subcio. Ale to będzie mocna wojna, wiecie co? Ja tutaj może dużo potracę nawet, ale wygląda to fantastycznie. Straty wroga, jeżeli chodzi o myśliwce, 3 moje na 30 przeciwnika, więc no fajnie to wygląda. Tylko, że jeszcze muszę podbić Argentynę, nie? Więc powiem wam szczerze, to będzie niezły Blitzkrieg. Czemu na 100 dni na Honduras mam? Abraham Williams Calderon. Nie, no co to znaczy? To jest gdzieś u mnie? Niemożliwe. Jest 80 dni, dobra. O Jezus, tutaj się ładnie rozjechałem, ale tu są ładne zaopatrzenie, tu jest, nie? Tutaj jest problematycznie trochę, ale też jakbyśmy tu się rzucili na jedną kratkę może, to może byśmy byli w stanie to odciąć, nie? Powiem wam, że push Ameryki idzie dosyć łatwo. Tutaj się wbiłem dosyć głęboko. To jakbym okrążył.
tutaj jakby nam się udało jakoś ten pocket wyeliminować, to już by było easy, nie? To już by było, można powiedzieć, naprawdę GG easy. Okej, Benz. Tu gdzieś desancik poleciał? Nie. No muszę niestety robić desant, w sensie cel na Salvador, nie? Zero manpowera mam, kurde, nie widziałem tego. Dobra, wszyscy dorośli, witamy bardzo gorąco. Ty, usunę w sumie, tutaj mam jakieś dywizje jeszcze do usunięcia. To usunę jedną armię tu i drugą armię, o Boże. Nie zauważyłem tego. Dobrze, że jednak, że to zauważyłem, to teraz Anders sobie poradzi, nie? Bo już było blisko do kapitulacji Wielkiej Polski Nieśmiertelnej. Ale jednak udało mi się opanować fałdę, nie? Ty, czekajcie, bo chyba udało mi się podczas reorganizacji zdobyć jedną prowincję najważniejszą w tej grze. Udało czy nie w końcu? Bo te dywizje wchodzą i wychodzą i ja już nie wiem, nie? Ty, no to my ją zdobywamy w końcu czy nie? Bo ja naprawdę tego nie rozumiem. Ale ładnie się przeorganizowaliśmy, dostajemy manpower, wsparcie, fantastycznie. Zaraz rozpoczniemy kolejną ofensywę, nie? Tylko tutaj musimy sobie na plecach niestety kociołek wyeliminować. Będzie superancko, nie? Dobra, w sumie nawet nie ma na co czekać. Lećcie, chłopaki. Wasza chwila prawdy. Tutaj to jest puste w ogóle. Okej, dobra. Leć do góry, Johnny. Zaraz Richmond padnie. I wiecie, co jest najbardziej irytujące w tej grze jeszcze teraz? Już wam wytłumaczę, że ja będę cele po 100 dni robił, nie? Żeby się do Argentyny dostać, chłopie. To jest wkurzające. Zamiast 10 dni czy coś, bo jestem w stanie wojny z USA. Nie, będzie wiesz, milion dni, nie? Widzisz, a tutaj? 100 dni, chłopie. Honduras, nie? Fajnie, co nie? Dobra, tutaj to ich lotnictwem zmiażdżymy. W sumie, jak USA skapituluje, to będzie już z górki. A z tego, co widzę, moje dywizje już są bardzo głęboko w Stanach, więc jest luz. A Salvador, jak tam wygląda? No, nie za ciekawie, że tak powiem. Teraz powinno być git. Jak wyłączy wreszcie Salvador La Stenda, to może się przebije przez tę jedną prowincję, nie? To mógłby już La Stenda wyłączyć. Naprawdę. Najbardziej durna rzecz, jeżeli chodzi o World Conquesty, to jest to, że po prostu muszę czekać 80 dni, żeby uzasadnić cel na Panamę, nie? To naprawdę w sensie powinno zostać zreworkowane. Jak jest 100% napięcia na świecie, jestem totalnym czadem, to ja powinienem praktycznie ich rozjechać, nie? Boże, udało mi się wylądować na plecach. Panama kapituluje fantastycznie. Lotnisko na 1000 maszyn. 1000 kasów od razu w powietrze. Zerżniemy ich w sekundę dosłownie. Wystawione dywizje, fantastycznie. Chłopaki, jedziemy, bo tu nie ma żartów. Macie 2000 kasów w powietrzu. Powinniście ich tutaj tak przegruchać. O Jezus, jak spadają. Dobra, do widzenia, nie? Do widzenia, mamy to. Udało się jednak. Jezus, nie będę musiał robić desantu przez 15 lat, nie? Boże, jeszcze Kolumbię trzeba podbić, czaisz. Kiedy fioletowa Kolumbia na Modern Day? O Boże, bo zaraz dostanę miażdżycy. Dobra, ja już robię cel na Peru. Albo na Ekwador. Dobra, wypowiadam wojnę. Oczywiście, że Kolumbia będzie miała tutaj 40 dywizji na jednej kratce. Ja, ale mam tu full dominację powietrzną. Zaraz zobaczymy, nie? Fantastycznie, moi drodzy. Zaraz się przebijemy przez te dżungle i lasy. Tak jest. Kojoci skład, moi drodzy. Kojocia zadymka. Wbijamy się prosto do lasu kolumbijskiego, do Bogoty. To mi się podoba. Ty, czujecie, że państwo chińskie bez powodu mi wojnę wypowiedziało? Fajnie, co nie? Dobra, spróbujemy tu ze Stanów przyjść. Ja pierdzielę, no nie wierzę w to po prostu, no. Dobra, już olejmy tą Afrykę. Trzeba lecieć tutaj. Państwo chińskie dołączyło do traktatu pomocy wzajemnej. Ja pitole, nie? Ale ja mam niefarta, panowie. Ale ja mam po prostu niefart, nie? Dobra, róbcie ten Ekwador. 80 dni na Ekwador. No chłopie. Hicior. Po prostu hicior, nie? Dobra, moje 100 dywizji przybyło z Ameryki. No, parę miesięcy podróżowali, ale powiem wam tak szczerze, że jak już tu są i tak widzę, to te dywizje takie pusta piechota wysokiej rozpiętości. 700 defa tylko, więc powiem wam szczerze, że tutaj zezłomowanie Chin nie będzie problemem, tylko po prostu musimy sobie froncik wyrównać, nawet bez powietrza tutaj jakoś zbytnio nie angażując, niech się tutaj dzieje cokolwiek po prostu. Tutaj uratowaliśmy i sobie po prostu stoimy i też staramy się jakoś puszować jakkolwiek do przodu, więc będzie git, a tutaj najważniejsze Ekwador właśnie podbijamy. Zawsze chciałem podbijać Ekwador w Hearts of Iron 4, marzyłem o tym, więc później będzie Peru. Boże, ale tu będzie siedzenie jeszcze. Wiecie co? Wystawię 86 dywizji kawalerii, zmienię je w piechotę i zrobię desant z Chin na plecy. Z Japonii, przepraszam. Boże, już mi się mieni w oczach, nie? Boże, nareszcie. Boże, nareszcie. Jezus Maria, nareszcie. Doszło do przełamania i teraz będziemy tutaj wchodzić. Daj mi te lotnictwo, daj mi te maszyny wszystkie bliżej. Boże, nareszcie, chłopaki. Doszło do przełamania. Jeszcze tylko do Pekinu dojść i już wygrałem wojnę praktycznie. Ja ich przeoram ich frontalnie po prostu. Nie, dobrze to wygląda. Tutaj jest tragedia, nie? W Ameryce Południowej dalej walę głową w mur. Chyba będę musiał desant zrobić. O Boże. Dobra, chociaż mam jeszcze teraz bomby atomowe, to już będzie easy, nie? Jeszcze buduję tyle reaktorów, więc luz. Zaraz będę ich równał z ziemią, dosłownie. O Boże, mamy to. Prawie się załamałem nerwowo, ale mamy to. Zdobywamy teraz te supply huby, które wybudowaliśmy. I tutaj jeszcze to zdobędziemy i już jest git. Tutaj to mogę olać i mieć w pompie. Tutaj atakujemy z drugiej strony Indiami, whatever. Ale najgorzej będzie w Ameryce Południowej, nie? Bo tutaj nie ma przebicia. Ja mam tu 100% dominację, ale nic tu nie mogę zrobić. Stary, wiesz co chodzi. To jest patologia. Dobra, moi drodzy, wystawiłem 200 bombowców taktycznych. Nie wiem, mam nadzieję, że one mogą rzucać atomice. Bo jak nie, to będę bliski załamania nerwowego. Okej. Dobra, anulowałem wszystko i chyba zrobiłem teraz jeden bombowiec strategiczny. Zaraz sobie zobaczymy. Musi tylko... Dwa mam już. Dobra, musi się wyprodukować. O,
Dobrze. Czy to wystarczy? Bombum atomum. Tak jest. Nie interesuje mnie to już, co się... Tak, Lima, bomba atomowa zrzucona na miasto. No i subcio. No i od razu się wycofują. To mi się podoba. Jak nie możesz przemówić do wroga argumentami, to trzeba go po prostu zbombardować atomowo. O, 23 dywizje mają problem. Czekajcie, niech ja tylko bombę atomową odrobię, nie? Spokojnie. Zaraz wejdziemy tutaj, później wejdziemy dalej. O, Peruk skapitulowało. Jezus, tak. Boże, leć tutaj na Argentynę, chłopie, nie? O Boże, leć tutaj. Ty, jak tam w Chinach? Ja, w Chinach już jest super. O Jezus, jak się rozjechałem. Ty, połowa moich dywizji nie walczyła w Chinach, nie? Chłopy, ruszajcie się stąd. Rozjeżdżać się, chłopaki. Dobra, jest git, moi drodzy, mamy to. Czekajcie, bo Peru ma jakiś problem jeszcze. Wiecie co, ja z nimi porozmawiam bombą atomową, bo akurat mi się zrobiła, nie? Mi się wydaje, że to powinno wystarczyć. Ja, wiecie co jest najgorsze? Że zrobiłem dywizję 20 rozpiętości, które lepiej działają niż 40, nie? Wiecie, co jest najśmieszniejsze w tej grze? Że ja zrobiłem głupi zakład i teraz muszę siedzieć w latach 50. złomować muszę boliwiańsko-peruwiańskie góry bombami atomowymi, żeby skapitulować Argentynę i mieć konferencję pokojową. Fantastyczne to jest. Siedzę tutaj 2 godziny, nie? Boże, zaraz wybuchnę. Zrzucić bombę atomową na Buenos Aires. Jeżeli jest jedno uczucie, które mogłoby opisać to teraz, jak czuję, to uczucie by brzmiało, żebyście zadzwonili na policję w tej chwili, bo potrzebuję pomocy, nie? Dosłownie. Ale ja sobie poradzę jednak. Jestem twardzielem, a nie mięczakiem. Czekajcie, losowe 62 dywizje w latach 50. w kotle chińskich, nie? Sobie stoją. Ty, właśnie, wezmę, ja wam straty w wojnie pokażę. Ja straciłem 10 milionów ludzi, Chińczycy stracili mniej ode mnie, nie? Ale ja straciłem gdzieś... Przeciwko Chinom straciłem tylko 3. No to w sumie oni stracili 3 razy więcej, nie? Więc luzik. Jeszcze to właśnie. O, o Boże! Tak! 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 Proszę, czekajcie to. 80 dni cel na Grecję, nie? Jedziemy! Ta gra już ledwo chodzi, ale w sumie... Weźcie mi napiszcie, czy u was tak gra chodzi w 36 roku, nie? W hoj. Tak z czystej ciekawości. Dobra, Indie wchłonięte. Teraz 80 dni muszę czekać na Iran. Irak. Boże, wszystkie te państwa, nie, ja się... O Boże, wiecie co? Ja chyba sobie daruję podbijanie tych państw. W sensie będę robił to na awku, nie? Bo to nie ma chyba sensu. Boże, Stany Zjednoczone i Konfederacja Stanów Ameryki jest we frakcji z Holandią, nie? Okej. Okay. Weźcie mi to wytłumaczcie, nie? Jeżeli ja jestem największym mocarstwem na świecie, rozbiłem wszystko, to dlaczego ja muszę uzasadniać cel na Belgię przez 80 kurwa dni? Wytłumaczy mi to ktoś? Bo ja nie potrafię tego zrozumieć. Naprawdę. Boże, jaki jestem zniszczony. Zajęło mi to 10 lat robienia celi, podbijania Butanu, Argentyny, Afryki. Nie no, Argentynę wcześniej podbiłem, ale podbijania Butanu, Nepalu, rozstawiłem po prostu jednostki po całej mapie świata. Miałem 389 dywizji, z czego usunąłem z 20. Miałem 105 dywizji pancernych. No i udało się zrobić World Conquest, ale polecam szczera opinię na koniec World Conquesta. Nie opłaca się robić World Conquestów by Blood Alone. To nie jest już ten hoj pod World Conquesty. Teraz jest tragedia. Jest tragedia. Pozdrawiam was i mam nadzieję, że zostawicie lajka. A jeżeli chcecie zobaczyć więcej kontentu z Hearts of Iron 4, to kliknijcie ten materiał.